Dzień dobry, dzisiaj łączymy się z Adelaidą, a dokładnie łączymy się z Darkiem Jedzokiem, który jest naszym gościem, Stella na świecie. Słyszymy się? Słyszymy się bardzo dobrze, cześć. Cześć, też właśnie Cię słyszę bardzo dobrze, widzę, że jesteś jeszcze nie na plaży, a zamierzasz dzisiaj pójść na plażę? Zamierzam, tak. Tutaj właśnie rozpoczyna się lato, jest kolejny słoneczny, ciepły weekend. Także skończymy rozmowę i myślę, że w ciągu pół godziny, godziny ruszymy gdzieś na wodę, tak? No my nad Wisłą ani na Dolze tak ubrani jak wy pewnie nie wyruszymy, tylko się ubierzemy cieplej, bo u nas już jest dość zimno, ale to zresztą wiesz. Powiedz mi, od kiedy ty tam jesteś i co było powodem twojego wyjazdu do Australii? W sumie ten nasz, aktualnie to jesteśmy od 4 lat. W Australii byliśmy 2 razy już wcześniej. No i wtedy nam się tak spodobało, że postanowiliśmy jednak wrócić na taki dłuższy czas. No i siedzimy od tych 4 lat. Przez 3 lata w Sydney, niedawno właśnie się przeprowadziliśmy do Adelaidy. No a powodem była całożyciowa fascynacja tym kontynentem. Aha. No i w pewnym momencie stwierdziliśmy, że skoro i tak tu mamy latać co kilka lat, no to lepiej przylecieć raz i porządnie. Pozwiedzać, pooglądać wszystko i mieć spokój. Powiedz mi, jak przylecieliście, to co Cię zaskoczyło? Pozytywnie albo negatywnie, jakkolwiek? Dużo rzeczy jest zaskakujących. Są spore różnice kulturowe i ogromne różnice oczywiście, jeżeli chodzi o przyrodę, o klimat i tak dalej. Australijczycy są bardzo bezpośredni i otwarci w porowaniu zwłaszcza z ludźmi z krajów postkomunistycznych. Powiedzmy, są bardzo pomocni i życzliwi dla obcych. No i z takim sporym zaskoczeniem trzeba się mentalnie przestawić trochę na Australię pod względem głównie odległości. To powiedzmy może być duże zaskoczenie. Tutaj populacja jest dosyć rozproszona. Chwilę nam to zajęło, ale teraz jakby kiedy wracamy do Europy, to nagle nam się wydaje, że wszystko się skurczyło. Że kiedyś ja się urodziłem pod Cieszynem i dla mnie powiedzmy czasami nie chciało mi się spotkać z kolegą, który mieszkał kilkadziesiąt kilometrów dalej, bo przecież to jest strasznie daleko i trzeba długo jechać. A tutaj Australijczycy bez problemu jadą na jakieś barbecue 100, 200, 300 kilometrów. To jest po prostu normalny wypad. A do pracy no, też masz tak daleko? Zależy gdzie. W Sydney niestety cierpi na tą chorobę, z którą się zmaga wiele tych dużych miast, że wiele osób dojeżdża do pracy przez godzinę albo dłużej. No i to był jeden z powodów, dlaczego się przeprowadziliśmy do Adelaidy, do tego tak zwanego miasta 20 minut, gdzie po prostu wszędzie jest blisko, wszędzie można szybciutko dojechać, nie ma korków i fajnie się żyje. A oprócz odległości coś Cię jeszcze zaskoczyło? I klimatu? Oprócz odległości i klimatu, przyroda oczywiście, to jest niekończący się strumień nowych niespodzianek, zwłaszcza powiedzmy na północy, gdzie się zaczynają właśnie tropikalne lasy deszczowe i tam to jest taka prawdziwa Australia, którą się straszy w przewodnikach turystycznych, gdzie węże, pitony żyją na strychach, pająki wyłażą z dziur pająki wielkości dłoni i tak dalej. No, czyli to jest taka, mnie to akurat bardzo cieszy, no ale wiem, że wiele osób się czuje lekko zaniepokojonych. Dobrze, ale pająków tam nie widzę u Ciebie, ani żadnego misia koali, ani żadnego kangura, póki co w mieszkaniu. Nie, macie jakieś zwierzęta? Nie mamy, jeżeli nie licząc właśnie tych dziko żyjących. To jest właśnie wspaniała sprawa, że tutaj w Adelaide najbliższe, jeżeli ktoś chce zobaczyć koali, no to po prostu wsiadamy do samochodu, 10 minut stąd jest taki lasek i tam koale żyją na drzewach. No proszę. Kangury takie duże, naprawdę półtorametrowe, dwumetrowe są w najbliższym tu ogrodzie botanicznym na wzgórzach, na tych naszych miejscowych tu Beskidach eukaliptusowych. No, także
Także tej fauny tu jest sporo, nieporównywalnie więcej niż w Europie. Trzeba bardzo uważać na drogach, zwłaszcza po zmroku, bo tych kangurów jest naprawdę dużo i trzeba jeździć powoli, ostrożnie i z włączonymi światłami. A jak wspominasz Cieszyn i okolice, twoje miejsce Stella? Bardzo miło. W Cieszynie spędziłem większość nie tylko mojego dorosłego życia, bo już wcześniej do liceum, czyli uczęszczam do czeskiego Gimpla po czeskiej stronie. Urodziłem się generalnie na Zaolziu, no ale od razu po liceum przeprowadziłem się do polskiego Cieszyna i tam spędziłem studia i następnych kilka lat. No, czyli to jest nadal moje miasto i bardzo chętnie do niego wracam. Staraliśmy się wracać co roku, zanim oczywiście doszło teraz do tych zmian. Teraz nie wiem, jak to będzie wyglądało. No, ale jak tylko otworzą granice, to na pewno znowu tam będziemy straszyć. Tak, i oby ten 2021 był lepszy niż ten 2020, który nas tak zaskoczył negatywnie. A powiedz mi, czy spotkałeś się z, może nie w mediach, ale tak wśród ludzi, wśród znajomych, wśród osób przypadkowo spotkanych gdzieś tam z jakąś opinią na temat Polski? Ja nie mówię Cieszyna, no bo przecież nie sądzę, żeby ktokolwiek wiedział, co to za miasto Cieszyn i tak dalej. Natomiast czy gdzieś tam ludzie w Australii, tak tacy spotkani, tak, przez ciebie wiedzą coś o Polsce? Bardzo niewiele. Starsza generacja często sobie przypomni o Wałęsie najczęściej. To jest taka iskierka, gdzieś coś się zapali. Ale młodsi raczej rzadko. Niedawno znajomy mnie pytał, czy Polska graniczy z Europą. Nauczyciel Zosi pytał, czy w Polsce nadal się mówi po rosyjsku i pisze cyrylicą. I był zdziwiony, że Polska powstała kilkaset lat temu, a nie kilkadziesiąt. Myślał, że to jest po prostu jakiś sztuczny twór, który powstał po rozpadzie Związku Radzieckiego. No, tak, już przegoniliśmy białe misie, nie chodzą u nas, więc tak. To faktycznie. A powiedz mi, w jakim języku ty się tam dogadujesz, posługujesz, komunikujesz? Po angielsku. To jest jedna sprawa, z którą się trzeba trochę pobić, bo australijski angielski jest bardzo specyficzny i nawet ludzie ze Stanów albo z Wielkiej Brytanii mają tutaj czasem problem, zwłaszcza poza dużymi aglomeracjami. Wyjeżdżając na ten tak zwany outback, czyli na te tereny pozamiejskie, tam się zaczynają naprawdę schody. Australijski angielski potrafi dać w kość i posiada, znaczy mają mnóstwo specyficznych, nie chodzi tylko o akcent, ale oni używają całych słów, skrótowców takich, do których się trzeba przyzwyczaić. Dobrze. Będziesz pewnie na tej plaży coś tam czytał, tłumaczył, nurkował. Zdradź nam jeszcze, bo jest niedziela u ciebie rano. Powiedz jeszcze, co planujesz robić, żebyśmy też mieli dobry dzień i będę musiał za chwilę się pożegnać z tobą. Co, będziesz nurkował, czy pływał, czy tak po prostu wypoczywał i spacerował? Staramy się ten czas spędzać aktywnie. Tu naprawdę no, jesteśmy zachwyceni tym nowym rejonem, bo odkrywamy dopiero południową Australię, której Adelaida jest stolicą. I tu jest mnóstwo rzeczy do roboty. Nie trzeba się tylko smażyć właśnie na plaży, ale można się przejechać samochodem. Tu te plaże są na tyle długie, że można przez pół godziny albo godzinę jechać samochodem przez plażę. Są tu kolonie delfinów, kolonie fok, przepływają wieloryby od czasu do czasu. No i są klify nadmorskie, także jest dużo rzeczy do robienia. Ostatnio teraz właśnie woda się ogrzała w końcu, także zaczynamy snorkelować, oglądać, co tam się dzieje też pod wodą. No, także jest co robić. Dobrze. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Życzę ci dobrej niedzieli. Państwu też dobrej niedzieli. Dobrego tygodnia. Naszym gościem był Darek Jedzor. Łączyliśmy się z Australią. Dziękuję. Ja dziękuję.